Witamy serdecznie wszystkich hodowców. Również witam wszystkich hodowców. W dniu dzisiejszym, 19 listopada, znajdujemy się w hodowli pana Kazimierza Sieklickiego w oddziale 0344 Rypin. Hodowlę, jaką odwiedzamy dzisiaj, mogę powiedzieć tylko w skrócie tak, że warto obejrzeć ten materiał, warto obejrzeć cały film, bo dzisiejszy hodowca, pan Kazimierz, opowie dużo wskazówek i porad. Ma doświadczenie ogromne, zresztą no, hodowcy ze Śląska muszą o tym wiedzieć, bo dużo osób z tej hodowli wyciągał gołębi i dużo osób z tej hodowli wyciągał porad. Więc tutaj ja postaram się w tym materiale zadać dużo pytań związanych ale też, z porodą. Ale też wcisnę się i powiem, że z Wybrzeża dużo hodowców. Tak, ale ze Śląska mamy takich czołowych hodowców, którzy tutaj się zaopatrują, więc zapraszamy do tego materiału, my przechodzimy do gołębnika, tam powiemy więcej wskazówek. O ciebie tylko mogę powiedzieć tyle, że jest to materiał na chwilę obecną jeden z takich najlepszych, które u nas na portalu czy u nas w serwisie Pigebook będzie kręcony. In our own little Hollywood, we're washed up stars, but things can't be good. We got everything we need in our neighborhood, no fancy cars. Remember when we were 15, smoking in the park? Never really noticed you, but I was falling hard. Remember Jimmy's pickup, drunk driving in the dark. If I think about it. Rozpoczynając prezentację hodowli pana Kazimierza, zaczynamy od gołębnika lotowego, gdzie tak naprawdę znajdą się perełki, gołębie, które tak naprawdę kiedyś były własnością brata, który 4 lata temu zmarł. Na chwilę obecną pan Kazimierz tą hodowlę prowadzi, no bo mówmy z dobrym skutkiem, tak? Ale oddaję już głos, jakby więcej można powiedzieć, przedstawić swoją osobę, przedstawić się i powiedzieć co i jak wygląda w tej hodowli. Kazimierz Sieklicki lotuje od 25 lat w Rypinie. Do 13 roku lotowałem z bratem. Był w naszej spółce jeszcze nasz serdeczny przyjaciel Besmer, który teraz sam prowadzi hodowlę. I myślę, że będzie z bardzo dobrym skutkiem. Chciałem przedstawić jednego z gołębi, który był brata ulubieńcem. Ja go zaraz w 15 roku przeniosłem na rozpłodowy, ponieważ bałem się go stracić. Najwspanialszy gołąb, jakiego kiedykolwiek miałem. W ogóle on zżyty z ludźmi był do tego stopnia, że nie mogłem oblot z nim zrobić, tylko siadał na mnie na podwórku i go przeniosłem po prostu. Jak widzimy, przyzwyczajony jest na pewno do pana, tak. Ale... Do brata był. Do brata był, nie? Do mnie jest taki troszeczkę pewnie. Ale chciałem teraz pokazać gołębia, który jest naszą chlubą. Jest to gołąb z obrączką olimpijską, końcówka 402. Na dzień dzisiejszy ma 52 konkursy, w tym 38 w 5%. Gołąb, który z jednego maratonu było 13 gołębi w oddziale, pierwszego dnia on był 9. Pokazywał się na różnych dystansach. W tym roku go wycofałem po pierwszym maratonie, ponieważ gdy straciłem czempiona z tamtego roku, trochę się wystraszyłem i 4 najlepsze gołębie wycofałem po prostu z lotów. Co było odbiciem w wynikach, ale po prostu, ale mam gołębie. Uważam, że to jest przyszłość hodowli, daje bardzo dobre gołębie. Mam tu dwulatka, który, jego syn dwulatek, który usiadł 2 razy pierwszy na nasz gołębnik w tym roku. Wrócę jeszcze do tamtego gołębia. To pochodzi z gołębi Heinza Majera, z gołębi Van des Petersa, a ojciec tego gołębia jest po gołębiach od kolegi Grań Alojzy z Pszowa. Tu mam następnego gołębia. Jest 17191. Gołąb z 10 roku. Na dzień dzisiejszy był. Na dzień dzisiejszy ma 61 konkursów. W tym pierwszy, drugi, ósmy. W 5%
połowę, czyli 30 konkursów, 5%. Był najlepszym gołębiem w 13 roku w oddziale. Też uważam, że gołąb, który dał mi bardzo dużo radości. Ten pochodzi, matka jego po gołębiach właśnie Majera z gołębi Van Les Petersa, a ojciec kupiłem na aukcji, jak była Zła Wieś Wielka, aukcja, co się łączyła firma Versallage z Marimanem i była aukcja i kupiłem ojca tego gołębia właśnie na tej aukcji. Ojciec tego gołębia pochodził z samych czołowych gołębi olimpijczyków belgijskich. Tu jest gołąb szali. Też uważam, że bardzo dobry gołąb. W 16 roku miał 9 konkursów, w tym 7 w setce na oddział. Najlepszy konkurs jego był 11. Pochodzi z gołębi od Dudy Rajmonda z Wodzisławia. Tego brat, brat tego gołębia u kolegi w Działdowie z maratonu usiadł drugim na oddział. Co mnie zaskoczyło, bo ja się boję ich dawać na maratony. Uważam, że tylko do 600 się nadają. A powiedzmy teraz tak, bo tutaj mówimy o tym gołębiu od pana Dudy, tak? Tak. Z Wodzisławia. No i teraz to jest, tak mówiliśmy, hodowca bardzo z dobrą historią i tego gołębie się sprawdzały, tak? I bardzo się sprawdzały. Bo to jest ten gołąb z rozpłodu, co mówiliśmy, tak? Tak. Ten? To jest lotnik. Lotnik. A jego ojciec to właśnie za chwilę pokażemy. Bo to są gołębie, które tak naprawdę tutaj w hodowli też odegrają ważną rolę, tak? Tak, bardzo ważną rolę. U nas w hodowli najważniejszą rolę odegrały gołębie Dudy Rajmonda, Alojzego Grenia. Brat uważał, że lepsze to były gołębie, choć mimo że bardzo dobre zakupiliśmy z hodowli Hansa Majera, 13 sztuk. I jedne z drugim łączone naprawdę dawały bardzo dobre gołębie. Brat, czy mogę tak powiedzieć, że też serdecznym przyjacielem brata był Stanisław Bernacki z Przeworska. Brat twierdził, że się od niego właśnie nauczył karmić gołębie. Ja nigdy tam jakoś z bratem na te tematy nie rozmawialiśmy, bo uważałem, że ja mam swoją filozofię w karmieniu i brat miał swoją i tak nam było bardzo dobrze. Tu jest ojciec tamtego gołębia, też jest maści szali. On jest 06 roku i uważam, że bardzo dobre gołębie dawał. I daje w gruncie rzeczy, ale matka w tym roku mi tamtego gołębia padła. Pewnie już z wieku, czy jakieś inne niedogodności. I nie wiem, co będzie na drugi rok. A chciałbym, żeby kilka takich wychować jak tamten. Czyli to, co mówiliśmy, te gołębie, tak przed chwilą właśnie tłumaczyłem hodowcom i tutaj, żeby pan trochę powiedział, to były gołębie, które ważne w tej hodowli są, tak? Tak. Od samego początku, jak z bratem prowadziliście, to razem te gołębie tutaj dawały super potomstwo. A w innych połączeniach z innymi samicami też super no, się ten był tak? Cały czas jedną samicą. Aha. Ten był cały czas jedną samicą, bo nie wiem, mogę to trochę zrzucać na kradzieże gołębi z kabiny, bo często nam bardzo takie dobre gołębie ginęły. Ale to nie o to, żeby konwojem czy ktoś, po prostu miejscowi ludzie kradli z naszej kabiny gołębie. I tak jak mieliśmy kiedyś syna tego gołębia, to z 3 lotów miał niecałe 2, koeficjent i przepadł. I tak często się zdarzało, ale pewnie jak gdzieś tam były niżej, to bo później tych złodziei złapali. Jak zainstalowaliśmy kamery na samochodzie i zostali złapani. I ukarani. Tak właśnie nie do końca człowiek niekiedy myślał, ojej, przepadł, był szybki, już go nie ma, ale to mógł właśnie być, że mogły być wyciągane, bo to z kabiny
I to tylko nie, i nie nasze, bo inni hodowcy też stracili najlepsze gołębie. Mhm, a to hodowca gdzieś tam okoliczni, tak? Tak, tam Międzyzdroje wtedy, Międzyzdroje, Kołbaskowa. A, i wyciągali gołębie. I wyciągali, i no tak było na kamerze widać nawet, jak wyciągali. Gołębie i ten, tak. I automatycznie każdy myślał, że gołębie giną, tak? Że giną. Ja już później do tego stopnia, że jednemu hodowcy też zginęły wszystkie. No i właśnie, no jak mogą wszystkie zginąć? Tu lot jest przeciętny, a... No zmieniliśmy później kierowcę i konwojenta, no ale gołębie już przepadły. Nie powróciły, przepadły. Pochodzi z gołębi Van Lespetersa. Jego ojciec, tak jak wychodzi z rodowodu, był kupiony przez Majera od Van Lespetersa. Jego ojciec był zimbredowanym gołębiem. Boby u Petersa był sparowany ze swoją wnuczką, córką Klaskopa i wydały jego ojca. Tego gołębia z tego samego roku, z 6.06, siostra była drugim lotnikiem Niemiec, jako roczna. Miała numer 425. Uważam, że ten gołąb daje bardzo dobre gołębie. Tak się trochę pochwalę, że kiedyś dałem syna po tym gołębiu Piotrowi Bakierze, który uchował najlepszą samiczkę okręgu Katowice. Ja powiem w ten sposób, bo pan Kazimierz nie powiedział tego na filmie i chyba raczej nie powie, tu za język muszę tego pociągnąć, bo wielu hodowców, to jest tak naprawdę elita ze Śląska, elita, bo to można nazwać elita, która lotuje na wysokim poziomie, z tej hodowli wyciągała gołębie do prowadzenia i tam do wygrywania, tak? I tego się nie mówi, bo potem ktoś potem jedzie, na przykład tak mówimy, do hodowców tej czołówki i mówi, a skąd masz gołębie? I oni mówią, o, z takiej hodowli. A tutaj wychodzi, że tak naprawdę te gołębie między innymi od pana wychodziły z hodowli, tak? Bo wykupywaliście z bratem gołębie dobre z Niemiec, tam jeździliście, kupywaliście, jeździliście na różne spotkania, wyciągaliście i szukaliście tych swoich dobrych gołębi. Zrobiliście super bazę, zresztą no jak ja byłem w gołębniku rozpłodowym, to nie wiedziałem, w którą stronę mam patrzeć, bo tyle tych gołębi tam jest, takich powiedzmy, no perełek, bo to tak można by nazwać. To no samo za siebie mówi, że dzięki temu są takie wyniki, tak? Trzy lata tam temu zakupiłem gołębie z hodowli Noé Pellier. Ku mojemu zaskoczeniu nie wiedziałem, że to była hodowla tak mało znana w Polsce. Za dużo nie mogę o nich powiedzieć, ponieważ mam je od 3 lat, ja 3 sztuki, mój kolega 2 sztuki, ale jeszcze nic nie mogę powiedzieć, mam dopiero roczny. Powiedzmy inaczej, Artur Pawelec, jeżdżąc na zakupy do Kopmana, powiedział, że w Polsce nikt nie ma tych gołębi. Okazuje się, że no nie, że skłamał, tylko nie miał informacji, nie miał, tak, nie miał wiedzy. Okazało się, że te gołębie są. Tutaj pan Kazimierz te gołębie ma, a jak możemy powiedzieć, to sam Gerald Kopman jeździ do tych hodowców i sam się zaopatrza u nich w najlepszy towar, tak? Więc tutaj powiedzmy, pan omija tych wszystkich hodowców i jedzie pan do źródła, jak to się mówi, tak? No tak może powiedzieć. Więc tutaj to jest szacun pełen, bo tak mówimy, no trzeba po prostu szukać sobie tych najlepszych hodowców. I to co mówiliśmy, u pana nie ma czegoś tak jak Van den Abele, jak jakieś Kopmany, jak jakieś, nie wiem, powiedzmy, Eierkampy, Van Loon, znaczy przepraszam, nie Van Loon, tylko bracia Herboc. Po prostu nie ma takich gołębi tych, co mówimy, sławnych, tylko pan jedzie do tych hodowców, gdzie się właśnie zaopatrzali. Gdzie się zaopatrzał Kopman, gdzie się bracia Herboc zaopatrzają. Jedzie pan do tych hodowców, tak jak to mówimy, źródła, tak? Źródła, no tak można powiedzieć. I automatycznie... Zdobywam, tak? Też mój kolega, który pracuje w Niemczech, tam na... kupuje gołębie na niemieckim portale aukcyjnym. Gołębie to... i to sprowadzacie do Polski i za grube pieniądze, tak? Więc automatycznie też świadczy tylko i wyłącznie o hodowli. Ale to... No. Jak się mówi, tak się. Każdy musi dostosować do siebie. Dostosować według swojej kieszeni. Dokładnie. A mnie na tyle akurat.
Póki zostać. Mogę to robię. Przechodząc do mieszkania, wstąpiliśmy jeszcze do takiego magazynu, gdzie pan Kazimierz tutaj no, ma wszystkie swoje takie preparaty czy asortyment do prowadzenia hodowli. Tutaj chcielibyśmy hodowcom zaznaczyć czy opowiedzieć o karmach czy o preparatach, jakich tutaj pan Kazimierz w hodowli stosuje. Może już oddaję głos, jakby można więcej powiedzieć o jakichś takich poradach związanych z tym, co podawać gołębiom w trakcie sezonu. W trakcie sezonu ja zużyłam bardzo dużo ostropestu, około 100 kg. W trakcie całego sezonu, tak? W trakcie całego sezonu, ale i po sezonie też daje. Czyli cały rok, rozumiem. Cały rok. Cały rok. I to gdzieś już od 10 lat. Po rozmowie z weterynarką ona mi powiedziała, że właśnie w Silimarolu dla ludzi to jest... W ostropeście jest 6% Silimaru, który jest robione są lekarstwa dla wątroby. I tak wizualnie mnie tak plastycznie przedstawiła, że mówi, jakby miała krowy leczyć ostropestem, to by było za drogie, ale uważałaby, że to by było najlepsze. Leczenie krowy na wątrobę ostropestem najlepsze. I właśnie ja przeniosłem to na hodowlę gołębi i bardzo dobrze się sprawdziło. A powiedz mi, jak z tymi innymi nasionami, bo ja może taką dam taką może informację dla wszystkich hodowców, dlaczego taki materiał nagrywamy, bo jeszcze zanim tutaj nagrywam materiał, pan tutaj Kazimierz mi dużo rzeczy opowiadał, mi to aż tak zaskoczyło, że powiedziałem, że muszę to nagrać, bo to jest no niemożliwe, że taką wiedzę jedna osoba posiada aż taką ogromną. Dlatego jak można powiedzieć o tych kolejnych nasionach, jak to wygląda w trakcie sezonu stosowania? Może nie znam wartości energetycznych czy innych, ale daje też dużo konopi. Konopie zaczynam w trakcie lotu daję codziennie, zwiększając od poniedziałku do piątku, a w piątek nawet i 20% karmy. No i tak po prostu się to sprawdza i stosuje. Natomiast też co drugi dzień, a zwiększam czwartek, piątek i sobotę rano, jak trzeba, daje kanaru. I z kanarem też nie znam wartości, tylko przeczytałem, że ptaki, które żyją w naturze, przed okresem rozrodczym bardzo dużo jedzą kanaru. I uważam, że to właśnie pobudza moje wdowce tak samo jakby do większych emocji. No właśnie, teraz każdy hodowca powinien teraz sobie dać sam do myślenia, że nie potrzeba jakichś środków pomagających gołębi na zasadzie jakichś wspomagaczy, tych magicznych środków, jak to ja się śmieję, tylko po prostu nasiona. Nasiona tak jak dla człowieka jedzenie, jeżeli człowiek się dobrze odżywia, tak samo będzie miał siłę, jeżeli gołąb będzie dobrze poodżywiony, to automatycznie też będzie miał tą siłę, ten wigor, tak? Więc to chyba zdaje mi się, że daje główną rolę. A powiedzmy, bo tutaj no nie będziemy tego urządzenia przedstawiać, jak wygląda urządzenie od pana Pajka, czy urządzenie, które odsysa śluz, bo nikt o tym w Polsce nie mówił, a tutaj powiem szczerze, no pierwsza osoba, która nam opowie wszystko, jak to działa. Brat mój świętej pamięci był dobrym kolegą Pajka. Pajk był tutaj kilka razy u nas, on był u niego i przekonał się do tej pompki. To jest zwykła pompka sąca lecznicza, która pomaga wyciągnąć delikatnie śluz. Nie wiem, pewnie można by jakimiś innymi kropelkami, ale my stosujemy ten taki granulat od Pajka. Nie znam składu, bo ostatnio to są pudełeczka bez składu. Natomiast w poprzednich był skład. W poprzednich opakowaniach, tak? Tak, nic mi nie mówiące. Niektórzy nie dowierzają, że gołąb może mieć tak tu zatoki zapchane. Jak wychodzi śluz, wprost nie do wiary, ile tego może wyjść z niektórego gołębia. Uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra sprawa. Wiem, że koledzy u nas z oddziału, mógłbym 10 osób co najmniej powiedzieć, ale myślę, że tam nie chcą się ujawniać, to ja za nich nie będę mówił, też mają te pompki Pajka. Pewnie czołówka oddziału, tak? Czołówka oddziału. Ale to ich sprawa.
A ja tak twardo mogę powiedzieć, że sukces w dużym procencie jest od czystych dróg oddechowych. I to robię raz przed sezonem. Później, który gołąb nie robi konkursów, to mu robię jeszcze raz. A jak już nie robi po następnej tej, to po prostu albo likwidować gołębia, że nic ci nie pomoże. Nic mu nie pomoże, po prostu klasa gołębia taka jest i koniec. Okej, ale powiedzmy teraz tak, bo tutaj mówimy, żeby każdy hodowca wiedział, jak to urządzenie stosować. Kiedy przychodzi początek sezonu lutowego, każdy gołąb indywidualnie ma odsysane. Te worki powietrzne. Czy, może nie worki, nie worki powietrzne. Ten śluz układu dróg oddechowych, tak? Tak, tutaj z tej górnej przepusty na podniebieniu. Czyli jak otwieramy dziobek gołębia, no to w górnej części mamy tą kredę. Zasypujemy proszkiem. Ja myślę, że gdzieś tam jest w internecie na stronie Pajka, jak on to robi. Zasypuje proszkiem, zaciska dziób i tutaj tak gdzieś pół minuty masuje. I odstawia się gołębia na 8-10 minut. I po 8-10 minutach się jakby robi galareta. Nie u wszystkich jest. Na pewno mają i czyste drogi oddechowe, ale ja profilaktycznie wszystkim to robię. Co roku. I jestem z tego zadowolony. Mnie tu zaskoczyło to, co mówiliśmy, że teraz tego śluzu tyle wychodzi, nie? Tak. Nie wiem, jak to jest, ale dużo nawet kolegów, co widziało, to nie do wiary, że gdzieś tam mogło być. Pewnie robi to też ten środek, że tam jakoś to się rozpuszcza. Tak, nie? I on według jakby słów Pajka, tak samo ten środek uwalnia żółty guzek. I który się nie wyciągnie i on przejdzie przez układ trawienny i wydala żółty guzek. To tak jakby było też zabezpieczenie od żółtego guzka. Jak wiemy, u hodowców, żeby dostać dobrą poradę albo dobre informacje na temat stosowania produktów jest trudno, bo albo po prostu ktoś czegoś nie chce zdradzić, albo po prostu nie ma doświadczenia bądź wiedzy. Tutaj, jeżeli chodzi o pana Kazimierza, jestem w szoku wręcz, bo jeżeli chodzi o stosowanie produktów, to nie tylko jak stosować, ale przede wszystkim po co stosować. I tutaj to mnie zaskoczyło, bo wiem, że pan ma taką wiedzę już szerszą niż inni hodowcy. Jakby można kilka rzeczy wytłumaczyć. Po co na przykład dekstroza jest, po co są na przykład się miesza olej, powiedzmy dla ludzi, czy tam olej jakiś tam z ostropestu, z lecytyną. Takie rzeczy, żeby hodowcy potem mogli z tego coś wynieść, tak? Olej, kiedyś stosowaliśmy olej z ostropestu, kupowaliśmy w Niemczech i po rozmowie z doktorem Koraleskim on mówi, czy ja sam stosuję. I ja powiedziałem, że tak, że uważam, że jest dobry, ale wytłumaczył mi, że gołębia przewód pokarmowy jest za krótki, żeby wchłonął wartości z oleju jako odżywcze. I trzeba, żeby przyspieszyć wchłanianie, dać lecytynę. I właśnie teraz mieszam lecytynę z firmy Prima, bo tak akurat mam najbardziej dostępne, z olejem pół na pół. I jak coś chcę posypać na karmę, to wtedy używam tego oleju. Czyli po prostu 50% lecytyny, 50% oleju. Oleju. I jest bardzo dobra, sprawdzona. Ja tak wracając kiedyś, przeterminował mi się olejek z Baxa. I zobaczyłem, że faktycznie on się rozwarstwił, to była na dole lecytyna, u góry olej. I że też te oleje wszystkie gołębiarskie są po prostu robione ze spożywczych i łączone z lecycyną i wtedy dla gołębi jest jakby już gotowe, przystajalny, tak? Gotowy. Gotowy do użycia. Okej, no bo tutaj powiem szczerze, to jest bardzo mądre spostrzeżenie, bo tak naprawdę nie wszyscy hodowcy o tym wiedzą, ale tak tutaj mówimy, lecytyna musi być podawana gołębiom, a tym bardziej jeszcze tak tutaj mówimy z olejem, tak? Bo automatycznie zapewniamy tam i też wartości, które z lecytyny idą i wartości z olei się wchłaniają do układu do gołębia, tak? A wtedy automatycznie sam olej nie działa tak w 100% tak jak z lecytyną, tak? To jest super spostrzeżenie. A jak wygląda sytuacja z dekstrozą? Też stosuję bardzo dużo dekstrozy. Kiedyś stosowaliśmy glukozę, ale
Też właśnie to po konsultacjach z weterynarką, u nas mamy taką fajną panią Olę, że glukoza to jest doraźna, że to nie jest na później, tylko doraźnie jak najbardziej. Gołąb przychodzi z lotu i glukoza mu daje od razu wigor. Natomiast dekstroza to jest jakaś trochę inna... Cukier, inny cukier. Inny cukier. Cukier też prosty, ale inna fermentacja pewnie czy coś, nie wiem jak to tam jest. Ale ma takie dekstroza to do siebie, że odkłada się na później... Energia po prostu przywątrobie. Ta dekstroza się odkłada na później przy wątrobie i gołąb w trakcie lotu wtedy ją pobiera. I na to potwierdzenie pamiętam na zaproszenie klubu Kopernik był przedstawiciel Baxa w Toruniu i tak jak byliśmy z kolegą i słuchaliśmy, to było dokładnie to samo, co my zobaczyliśmy u naszych gołębi. Że gołębie, które miały ten cukier jakby przy wątrobie, potrafiły te 3-4 minuty prędzej przychodzić. I był okres w naszej hodowli, że te nasze gołębie przychodziły 3-4 minuty szybciej od innych. I to był cały nasz sukces. Dopiero po jakimś czasie wraz spostrzegł się, że ta dekstroza to jest jedna z najważniejszych rzeczy w hodowli. A dekstroza, powiedzmy ogólnie co to jest, bo ja akurat osobiście używam, tylko no hodowcy, powiem szczerze, no takiej informacji nie mają, bo nie mają skąd zdobyć. I teraz dekstroza, no to jest... dla sklepu dla sportowców, tak? Tak, w sklepie dla sportowców, jak u nas można kupować, jest też dużo produktów gołębiarskich. Na przykład mum to jest w prawie dekstroza, który kosztuje bardzo drogo, według dekstrozy tej spożywczej. Ja w większości się zaopatruję w Czechach w sklepie spożywczym 100% dekstrozy. Ceny około 20 zł kilogram. Za kilogram. No w Polsce jest to cena też podobna, tylko że to jest akurat już ten minus, że one są smakowe. Bo dla sportowców ta dekstroza jest smakowa, a to chyba co pan kupuje w Czechach jest naturalna, tak? To znaczy, to jest jako smakowa specjalnie nie, czy cytrynowa, czy jakaś nie. Aha. Tylko jest, to jest słodka, bo to też dekstrozę jako cukier prosty mogą stosować cukrzycy, ci diabetycy. I to może tam jest ona w tym kierunku sprzedawana w sklepach spożywczych. Znaczy, bo w sklepach dla sportowców dekstroza jest najczęściej smakowa. Jest o smaku jabłkowym, no, o smaku cytrynowym. A nie, to neutralny. A tutaj, cukier, właśnie, sam czyli cukier. Tą, co pan kupuje, tak. Jest neutralny. To jest chyba najlepsze rozwiązanie, ale po prostu no to, jak jest jabłkowy czy cytrynowy, też można używać, bo no sam akurat osobiście też na dekstrozie lecę i z bardzo dobrym skutkiem, tak? Więc no. To jest powiedzmy lepsze niż inne jakieś preparaty wspomagające gołębie z jakichś tam firm dla gołębi. Typowo, tak, nie? Tak, to jest najlepsze, jest czyste. Tak, najlepsze, sprawdzone, najlepszy preparat energetyczny. Nie muszę się zastanawiać o tym. Najlepszy preparat energetyczny dla gołębi, tak? Chciałbym jeszcze dodać, że ważną sprawą są minerały. Ja stosuję minerały w płynie firmy Bayer's, ale też Bax i inne firmy mają minerały w płynie. Mało się mówi o tym, nie wiem dlaczego, ale uważam, że to jest prawdziwy uzupełniacz minerałów. Że minerały z grytów nie przedstawiają tej wartości. To bardziej tak, jak mówią, są zębami dla gołębi, a nie uzupełniaczem minerałów. Mhm. No to jest przede wszystkim ważny produkt w trakcie całego sezonu, tak? Całego roku. Całego roku. Wychowuję młodych dokładnie. Dwa razy w tygodniu. Znaczy inaczej, no wiadomo, gryt, takie rzeczy, minerały, MMK, takie rzeczy trzeba podawać. To bardziej tamte właśnie, jak mówię, to jako zęby dla gołębi, a minerały w płynie są uzupełniacze minerałów, które potrzebuje każdy organizm. Mhm. Tutaj oczywiście tak mówimy, no ja od siebie tylko mogę powiedzieć tyle, że te co mówiliśmy preparaty odgrywają ważną rolę, bo czy mówiliśmy o tym urządzeniu od pajka, no to tutaj jakby ktoś potrzebował jakichś wskazówek, porad, czy jakieś tam powiedzmy własnego doświadczenia od pana Kazimierza, no to trzeba zadzwonić, zapytać po prostu jak tutaj stosować. A jest to, no powiem szczerze, chyba jedyny człowiek na chwilę obecną tutaj, który może się podzielić taką wiedzą bez ukrycia, bo ja sam jestem zaskoczony jak tutaj przyjechałem, że aż taka wiedza w tej hodowli jest i nawet
powiedzmy w 100% tak, może nie jest to wykorzystane, bo ten hodowca powinien być mistrzem Polski, tak? Tak to powinno być, powinno wyglądać, bo faktycznie tak jest. Nie, naprawdę, bo jak tu przyjechałem, to myślałem, że całkiem inaczej to wygląda, teraz jeszcze inaczej, mnie pan zaskoczył, tak? Więc pozytywnie. Powiedzmy już tak, co można hodowcom poradzić, żeby nie popełniali błędów w hodowli? Co można jeszcze takiego wskazać hodowcom? Żeby nie usprawiedliwiali swoich gołębi miejscem położenia gołębnika. Dla mnie nie istnieje nic takiego jak dobre położenie czy złe położenie. Po prostu my, jak nasze nie zdążały gołębie i wiatr nim rządził, to usuwaliśmy gołębie, a nie zmienialiśmy oddział ani miejsce zamieszkania. Gołąb dobrze przygotowany powinien prowadzić. I tyle. Kilku znajomych, bo ja jestem w mniejszości, mówiąc o tym, że położenie gołębnika nie jest ważne, ale kilku znajomych, którzy twierdzili, że nie mogą odnieść sukcesu, przekonali się, że jak zmienili gołębie, czyli wprowadzili inne gołębie, na tym samym kilometrażu mogli wygrywać. I między innymi mogę tutaj powiedzieć, jak ktoś chce dla potwierdzenia moich słów, że tu w sąsiednim oddziale Mława dwóch pierwszych jest z najkrótszego kilometrażu. To samo w oddziale Płońsk, mistrzem jest hodowca, który jest na najkrótszym, no może nie na najkrótszym, ale jednym z najkrótszych kilometrażów. U nas w tamtym roku mieliśmy rejon Lipno, Rypin i Wąbrzeźno i w rejonie wygrał bardzo dobry hodowca Arek Sarzyński, który był na najkrótszym kilometrażu. Ja co prawda też tam byłem trzeci, co się było mi bardzo miło. Ale gdyby nie Arek, to pewnie by wszyscy mówili, że ja najdalej mieszkam. No. Ale tak chciałem powiedzieć dla przekonania hodowców, że to nie odgrywa. Że to nie odgrywa. To jest tylko usprawiedliwianie siebie i swoich gołębi. I braku pracy. I braku pracy. Braku pracy przy gołębiach, bo to no, tak. Ale ja też co do. Tutaj kolegi nie wprowadzam na gołębniki, bo ja nie sprzątam tak często. I to nie o to chodzi. Ale też nie uważam, że gołąb ma jakieś poczucie estetyki, że jak się codziennie sprząta, to ma lepiej. Po prostu to dla hodowcy jest lepiej. Z tego, co mówiliśmy, pan mieszka w Gdańsku, tak? Ja mieszkam w Gdańsku na stałe, ale tutaj większość teraz czasu po śmierci brata przebywam tu przy gołębie. Tutaj, jeżeli chodzi o brata, tutaj prowadzi tą całą hodowlę, tak? Brat prowadził, brat miał dominujące, bo tak przeważnie brat miał 50 gołębi, ja 25, ale brat się opiekował i moimi. Zazwyczaj jak zaopatrywaliśmy się gołębiami, to każdy w innych hodowlach, żeby w razie czego, to jak jednego nie przyjdą, to drugiego przyjdą. Taka konkurencja pomiędzy sobą. Taka konkurencja i na wspólnej liście byliśmy. To. Ale wiadomo, no jest jak jest i teraz jeżeli chodzi o hodowlę, pan prowadzi to w 100% już sam? Sam. Ale z dobrym skutkiem. No, bo to co mówiliśmy skutek, tam wcześniej, to dwa wynika... lata po brata śmierci nie mogłem się odbudować. Natomiast bratowa mi pomaga, ale pomoc bratowej to polega na tym, że jak wyjeżdżam, przypuśćmy na tydzień czy na pół tygodnia, no to bratowa tylko da jeść, a nawet samicą to nalewam wody zakwaszaczem, żeby te 4 dni miały bez przerwy. Po prostu taka sytuacja, bo bratowa by może otworzyła, może by tak nie było, ale sobie myślę, jak samica wtedy do samców wleci, to będzie miała więcej kłopotów niż właśnie one posiedzą sobie na jednym piciu. No. Czyli jak rozumiem, trzeba w jakiś sposób zabezpieczać się, tak? No zabezpieczać, żeby... Może parcie na wynik nie jest takie mocne, bardziej się pocieszyć, ale... Najważniejsze to jest to, że jest wiedza, jest możliwość zrobienia tego wyniku, a to co mówiliśmy, są gołębie, że 10 wkładanych, 10 konkursów, tak? No tak bywało też. Że jest to możliwe, tak? Może to za pomocą też tej pompki, ale to tak mówimy, no każdy musi to z własnego doświadczenia wyciągnąć i tutaj jedynie co, no to pan Kazimierz ma możliwość porady czy wskazania hodowcom, jak robić tą robotę, żeby to było wszystko okej, tak? Procent właśnie często był tak, że po sezonie mieliśmy 70
procent wydajności gołębnika. I bym musiał się, znaczy chcę się nawet pochwalić, że w 2013 roku na portalu Dobry Lot mieliśmy takie mistrzostwo typowanych i to było 10 na 10 i ja wtedy wygrałem, tam było nas 30 hodowców, wygrałem to mistrzostwo na Dobrym Locie. I właśnie często było tak, że typowałem będąc w Gdańsku, a brat mówił mi, jakie będzie wkładał gołębi. Także przygotowanie i zdrowie uważam, że powinno być całym rokiem, bo jak nie będzie zdrowy gołąb, to nie ma co się oszukiwać. Czy jak ktoś wkłada, a przyszedł, nie wiem, w czwartek, on go w sobotę za jakąś karę wkłada. No, to dla mnie jest śmiechu warte. Ja nigdy takiego czego nie robię. Wkładam zawsze gołębie, które uważam, że wszystkie powinny zrobić konkurs. Jak nie zrobią, wiadomo, że nie zrobią wszystkie, ale z tą myślą ja wkładam, to każdy jeden ma zrobić konkurs. I dlatego moje wkładanie to mało kiedy ponad 30 gołębi wkładam. Chyba w 17 roku to raz wkładałem 50 i raz 40 na krótkie loty. A tak to przeważnie do 30 gołębi. Czyli niewielka ilość, ale niewielka dobrym skutkiem. Tak? No, średnio ile gołębi do konkursu chodzi? Trudno mi z tego roku powiedzieć. To znaczy, chodzi o konkurs w oddziale, czy... W oddziale. No to zależy, no w tym roku były łatwe loty, to dużo wchodziło, bo tam do któregoś zaczęliśmy prawie o 10 tysięcy gołębi, to były 2 tysiące, skończyliśmy pewnie na 2,5 tysiąca maratony. Ale ja miałem wpadkę, może nawet nie taką mocną wpadkę po pierwszym maratonie. Straciłem najlepszego gołębia, który był w 16 roku czempionem oddziału, czempionem okręgu i trzecim gołębiem regionu Łódź. I jak go straciłem, postanowiłem cztery najlepsze gołębie wycofać. Do rozpłodu. Do rozpłodu. I wtedy już nie liczyłem na wynik. Będąc wysoko, na pewno przedtem może byłem w trójce, może w czwórce przed tym maratonem, nie pamiętam, bo tak jakoś. Mhm. Ale chodzi mi przykładowo do tego lotu maratonu, jak wkładał pan przykład, daje taki 30 gołębi, to średnio ile chodzi do konkursu? Po 20? O 20, 18, 21. To chcę właśnie pokazać hodowcom, że niewielka ilość, ale z konkretnym nastawieniem. Wkładając małą ilość gołębi, można zrobić o wiele lepszy wynik niż niektórzy wkładają po 80 i łapią tylko po 20 konkursów. Bo takich hodowców jest multum. Czyli wkładają 80 gołębi, łapią 19, 20 i się szczycą, że gołębie im lecą. To właśnie to jest zły błąd, bo automatycznie widać, że gołębie są albo źle przygotowane, bo minimum to jest takie 50%, które powinno wchodzić do konkursów. Przeszliśmy do mieszkania, aby opowiedzieć tutaj o hodowli pana Kazimierza w sposób taki, żeby każdy z hodowców wiedział, jak tu wygląda historia tej hodowli. Przedstawienie tą hodowlę, tak mówimy, na przestrzeni tych 4, 5, a nawet 6 lat, no wtedy jak to jeszcze było z bratem, tak? Tutaj na chwilę obecną, już tak mówiliśmy na początku, pan Kazimierz tą hodowlę już prowadzi w sposób, no sam tak naprawdę z pomocą bratowej. A tutaj tak naprawdę jest to wszystko tak prowadzone, że wyniki, no jak widzimy i zaraz zobaczymy, są super. Oddaję głos i jak już można więcej powiedzieć. Ja po prostu po śmierci brata nie mogłem się pogodzić z tym, no ale wiadomo, siła wyższa. Myślałem, że nie będę hodował gołębi. Zacząłem wyprzedawać wszystkie, uważając, że zaczynając od najlepszych. Ale bratowa powiedziała, tu i tak gołębie będą i jak chcę, to mogę dalej kontynuować. No i przy jej pomocy to kontynuuję dalej. W 14 roku jakoś nie szło mi najlepiej. Chociaż już nie pamiętam, po 9 albo po 11 locie wyszedłem na pierwsze miejsce. Ale zrobiłem taki błąd, że wjeżdżając połączyłem gołębie. Połączyłem gołębie, tak wycyrklowałem, że w tygodniu powinny jajka nieść i że będę dalej kładł na loty. I się okazało, że wszystko było dobrze. Wyszedłem wtedy na pierwsze miejsce i znowu mi się zachciało wdowieństwa, co chyba była najgorsza, największa moja porażka. Bo ponownie na 3 tygodnie przed końcem lotów
zacząłem robić wdowieństwo, iście gołębie nie odnalazły, ale nie było źle. W 15 roku odpuściłem i lotowałem, ale tylko tak, żeby przelotować, i w 16 roku wziąłem się jakby ponownie za, tak jak było dawniej. Ku mojemu zaskoczeniu zaczęły gołębie latać, i to bardzo dobrze, starsze gołębie. Uważam, że może przez to, że te dwa lata odpoczywały, wtedy pokazały, na co je stać. Tak. A te dwa lata wcześniejsze dużo odpoczywały. I w 16 roku, tak jak za dawnych lat, można powiedzieć, udało mi się na dużo płaszczyznach wygrać. Wysoko się wysokie miałem lokaty w regionie łódzkim, GMP byłem 73 w Polsce, w D wygrałem w okręgu, czempiona miałem w okręgu, w oddziale. U nas D kategoria była do tego roku, się składała z A, B, C i maratonu. Właśnie w tamtym roku z dużą przewagą wygrałem właśnie tą D kategorię. A powiedzmy teraz tak, no bo mówimy tutaj o wynikach, o tym, a kiedy był brat, kiedy ta hodowla była podzielona tak pomiędzy was dwóch, to pan miał osobny gołębnik, brat osobny, tak? Ale na jednej posesji, gołębnik przy gołębnikach. I zawsze było tak, że jak coś wprowadzaliśmy, czy jakieś produkty nowe, to zawsze ja testowałem na moich, i dopiero jak się sprawdziły, brat brał do swoich gołębi. Czyli można powiedzieć, brat spijał śmietankę. No tak można powiedzieć, ale to było zaplanowane, także moje mogły w razie czego, to były takie testowe. Ale było bardzo fajnie. Aha. A powiedzmy, bo mówimy tutaj o hodowli, żeby oczywiście lecieć i to, co mówiliśmy tam w tym pomieszczeniu z produktami, no potrzeba tych wszystkich środków. Tych środków, które tak naprawdę, środków czy tej wiedzy, żeby to wszystko tak zagłębiało się, żeby ten wynik był. I teraz jeżeli chodzi tutaj o sytuację lotową, kiedy zbliża się sezon, to o czym nie możemy zapomnieć, żeby po prostu te gołębie przygotować do tego sezonu? Co trzeba, tak jak mówimy, rozlatywanie gołębi, treningi, jakieś wywózki, połączenie w pary. Co robić tak, żeby o jakichś szczegółach nie zapomnieć? No, mieliśmy zawsze już na tip-top gotowe przed lotami już były tip-top, rozdzielone. To każdy hodowca zrozumiał, chodzi tutaj o zdrowie. Zdrowie, o to, żeby wszystko tam, jak my odpajkowaliśmy. No wszystko uważam, że było zrobione według na 100% według naszej wiedzy. Ze mną może niektórzy się nie zgadzali, może nie zgadzają, ale ja uważam, że jestem na tyle dorosły i doświadczony, że nie będę nikomu na nikogo narzucał, ale sam postępowałem tak, jak postępuję. Po latach właśnie koledzy się przekonywałem, że dopiero mówią o tym, wiesz co, ja to zacząłem stosować. Czyli na przykład z tym ostropestem było. Każdy się łapał za głowę, a później wiesz co, to musi być dobre. No. Czyli chodzi o to po czasie, nie? Tak. I właśnie to samo z dekstrozą. Dużo ludzi, jak się mówiło o dekstrozie, nawet nie myśleli o tym. Nie myśleli, że dawając mum, to dają dekstrozę. No. A tak to. Dużo mam kolegów, z którymi rozmawiam, są to doświadczeni hodowcy, nie mówię, że zawsze z najlepszym wynikiem, ale zawsze otwarci na rozmowę. I właśnie tutaj chciałem serdecznie pozdrowić trzech moich kolegów. Jednego z oddziału Płock, Sekulskiego, bardzo serdeczny kolega. Mojego kolegę drugiego z Jędrzejowa, Tutaja Jerzego, który też uważam, że dużo wnosi do mojej, jakby do moich przemyśleń na temat gołębi. I trzeci kolega z Ciechanowa, Ryszard Stefański. Też bardzo fajny gościu, z którym prawie w 100% się zgadzam. Chciałem też, bo nie będę naszych tutaj hodowców
jakby obciążał, czy w jakiś sposób, bo bym kogoś na pewno przeminął, a uważam, że tylu jest ciekawych kolegów, że na pewno bym z 10 ominął, a nie chciałbym być. Ale o jednym muszę wspomnieć, moim serdecznym przyjacielu, rywalu największym, Wojtku Cieplako. Wojtek, pozdrawiam cię. Tutaj widzę, że i konkurencja. Ale aż miło się z takim przegrywa, a jeszcze milej go ogrywa. Także to jest. Nic nie widzę, że z mojej strony ani z jego nie ma jakiejś zazdrości. Wiem, że jeden na drugiego może liczyć w gołębiach, że czy by mi zachorowały, to wiem, że na pewno by mi pomógł w każdej sytuacji. Chociaż do pomocy mam dużo więcej kolegów, ale tutaj chciałem tego jednego najserdeczniejszego, może nawet nie powiem, bo dużo mam serdecznych, ale tego jednego, z którym najprzyjemniej mnie się rywalizuje. O. Coś takiego. Powiedzmy, bo tutaj mówimy o kolegach. Jeżeli jest sytuacja, kiedy przykładowo tutaj ma pan do tych ludzi takich swoich znajomych ze Śląska, z Pomorza, no powiedzmy z całej Polski, bo no jest pan tak, osobą, z całej Polski można pan, powiedzieć. No, bo jest pan osobą, no powiedzmy, znaną w Polsce pod względem właśnie wyników i tej historii tutaj. Ale powiedzmy, jeżeli chodzi o tych hodowców, to chyba wtedy najbardziej się cieszycie, czy cieszyliście kiedyś z bratem, czy sam pan teraz na chwilę obecną się cieszy, z tego, że te gołębie osiągają takie rezultaty, bo to co mówiliśmy u pana właśnie Piotra, czy u pana Sobieraja, czy u panu tych co wymieniliśmy, to te gołębie, jeżeli tam gdzieś poszły, to te gołębie się sprawdziły, osiągnęły wyniki i to był, tak powiedzmy, taki, takie ukoronowanie tej hodowli, tak? Można powiedzieć, bo dam taki trochę przykład z mojego też bardzo dobrego znajomego z Gdyni, Gdynia Sopot. Rozmawialiśmy i oferowałem jemu gołębie. On nawet za bardzo nie chciał słuchać, z grzeczności wziął ode mnie 4 gołębie. Ja mówię, Stefan, nie ryzykujesz przecież, chcę ci dać, żebyś tego i tak tam nie jesteś mistrzem i tak. Po czasie się okazało, że u Stefana te gołębie zaczęły jego wyprzedzać, że na 4 lotach to były najpierw te moje 3, bo jeden przepadł przy budynkach, a później dopiero jego siadały. I na drugi rok wziął jeszcze 10 gołębi i został mistrzem na młode i później przez 4 lata tam bardzo dobrze leciał. Tak. Leciał. I można powiedzieć, że i teraz leci. I tak no. I kiedyś rozmawialiśmy z nim. To Stefan mi powiedział, wiesz co, Kazik, ja to myślałem, że gołębie to tylko mają w Trójmieście i na Śląsku, a gdzieś tam w Rypinie to takie po prostu były stereotypy. Ale jeszcze też do właśnie do Stefana muszę nawiązać, że po śmierci brata, brat obiecał Stefanowi gołębie, a że tak odszedł nagle. Ja dałem z brata mamek Stefanowi gołębie. Okazało się, że te z brata mamek zaraz w pierwszym roku uchował najlepszego mutka w Gdyni, a w tamtym roku po tych właśnie mamkach była 5. gołębiem w Polsce w A kategorii. Czyli jak rozumiem te gołębie, co sprawowały... Co brat miał na mamkach. Aha, czyli w formie jakby te gołębie, tak. Co wysiadywały tylko jajka. Tak, ale brat na mamkach to miał... z najlepszych gołębi, nie wszystkie miały obrączki, ale zawsze mówił, na mamkach są te gołębie, co zawsze mogę przynieść i do każdego gołębia dołożyć, jako do rozpłodu. Że na mamkach u brata były najlepsze gołębie wychowywane. Mamki, to żeby każdy wiedział, chodzi o gołębie, które tak naprawdę nie wychowują własnej mody, tylko z rozpłodu, co nie? Tak, ale nie były przypadkowe. Mamki nie były, znaczy były przeważnie z późnych młodych, które już się nie nadawały na loty i brat miał specjalny gołębik dla mamek i tam miał 30 mam. I to właśnie też tutaj właśnie kolega wziął z tych mamek z Drobina. Też twierdzi, że najlepsze gołębie, jakie może mieć, to właśnie z mamki Zenka. I tak, to tak trochę brzmi śmiesznie z mamki, ale to te mamki to są... To całkiem dobre gołębie, tak? Całkiem, widzicie, jak później jednego doszedłem w zapiskach brata, to jeden gołąb był po samicy od Grenia, a samcu od właśnie Majera.
czerwona od Grenia i od Majera samiec. A druga samica, ta samica nie doszedłem z jakiej gołębi, też była czerwona, ale nie miał brat zapisany. Także co, hodowcy, ja tylko mogę powiedzieć tyle. Hodowla pana Kazimierza jest hodowlą taką no niezwykłą, bo jak ja tutaj powiem w ten sposób, jak przyjechałem, zobaczyłem gołębi, mówię o hodowca. Hodowca, który osiąga wyniki, ale nie jest jakąś osobą, która gdzieś tam wychodzi poza horyzont. Teraz powiem szczerze, na koniec filmu mogę powiedzieć, że jestem całkowicie odwrócony w drugą stronę, bo pan Kazimierz jest osobą, która tak naprawdę zaskoczyła mnie ponad wszystko. Gołębie, które są w gołębniku rozpłodowym, no to powiem szczerze, to co mówiłem tam na materiale, że nie wiedziałem, w którą stronę patrzeć, czy w lewo, czy prawo, czy patrzeć na tego gołębia, czy tego, co stoi bliżej mnie, bo te gołębie w gołębniku rozpłodowym, no to warte są no, grubych pieniędzy, zresztą no, za takie pieniądze płaciliście, tak? Tutaj nie, no może nie takie duże pieniądze, bo może nie było stać, ale po 2-3 tysiące za młódka, to tak trudno było powiedzieć. Czy tam 100 euro to... nie euro, ale to nie były małe pieniądze, no ale brat lubił bardzo to, ja też sobie to uważam, że... ale mimo to uważam, że najlepsze gołębie, jakie nadobył brat, to powtarzam jego słowa, są gołębie od Grenia Alojzego z Pszowa, którego też serdecznie pozdrawiam, jak będzie oglądał, bo gościu niesamowity. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy i jest taki, że no aż miło rozmawiać. Tutaj panie Kazimierzu, bo wiadomo, że będziemy powoli kończyć, bo czas nas goni. Jakby można dodać tylko tak, numer telefonu do siebie, żeby każdy hodowca mógł zadzwonić w razie jakiejś wiedzy, czy tam powiedzmy pomocy, czy wsparcia przy hodowli, żeby pan mógł pomóc. A później jeszcze jakby na sam koniec, to można tylko powiedzieć o sprawie związanej tak naprawdę z tym sezonem 2017, bo tutaj jakby tak ogólnie można powiedzieć, jest to sezon łatwy czy trudny? Ja myślę, że bardzo łatwy. Że bardzo łatwy. Dla mnie nie był łatwy, ale to ze względu na wycofanie 4 najlepszych gołębi, to jest co innego. Natomiast jako ogólnie dla oddziału był bardzo łatwy sezon. No w Polsce jest to wręcz przeciwnie. No, ja myślę, że wielki jakby szacun dla Grzegorza Grzybowskiego, który naszym jest prezesem do spraw lotowych. Pewnie po nocach nie spał, żeby jak najlepiej wypuścić. A tak ogólnie, ja może też patrzę inaczej, bo ja jestem, jak obejrzałem filmik Grzegorza, mimo to, że z nim nie rozmawiałem wcześniej, tak samo zapatrywanie na roczne. Dla mnie roczne to nie są gołębie do walki, tylko są, żeby mądrze przetestować. Żebym nie zgubił gołębia dobrego w byle jakich warunkach, tylko żebym zgubił dziadostwo, które uważam, że jak nie przyjdzie w poszczególnych warunkach, co przychodzi duży procent gołębi, to jest po prostu selekcja. I dlatego nie żałuję żadnych, które mi przepadają, bo uważam, że ja ze swojej strony robię wszystko, żeby im zapewnić, że w godziwych warunkach jadą i są wypuszczane. Czyli można by... A na siłę nic nie robię. Chociaż zaznaczam, że każdy jeden mój roczny przeleciał 500, ale wybrano. Gdzie była zapowiadana pogoda bardzo dobra i coś. No zawsze jakieś ryzyko jest i na pewno zgubi się dobrego gołębia też, ale nigdy nie obciążam siebie i niekiedy młodszym hodowcom właśnie to tłumaczę, żeby jak są rocznymi walczyć, to niech, nie wiem, w kategorii, to będzie miał więcej radości, niż go ktoś podpuści, a co się boisz, dobrze ci lecą. Że każdy musi mieć swoje spojrzenie na gołębiarkę i robić tak, jak jemu wygodnie. Po prostu nie można się sugerować tym, a co się boisz, a to? Ja się boję i to jest moja sprawa. Czyli co? Rozumiem, że sezon, można by powiedzieć, 17 jest sezonem udanym. Udanym, tak. Udanym. Nie mam takich wyników jak te, ale zadowolony jestem. Pewnie w D kategorii u nas jestem w A na pewno czwarty, w D podejrzewam też czwarty czy piąty, także wszystko było dobrze. Tak.
jestem... No przecież nie może jeden i ten sam wygrywać, co się u nas mało zdarza. To ja jestem z tym pogodzony. A najbardziej mnie cieszy, że ja przypuśćmy w ciągu 20 lat może 3-4 razy spoza dziesiątki wypadliśmy z bratem. A tak to zawsze jesteśmy w dziesiątce. Ja powiem tylko tyle. To, co mówię u Tomasza Czaplińskiego i to, co mówię u pana Grzegorza Grzybowskiego, bo to są dla pana też osoby z konkurencji. U was w oddziele jest tak naprawdę 15 hodowców, 15... Nie, więcej. Ale nie o to mi chodzi. 15-20 hodowców, którzy walą na takiej szpicy w oddziele, że co roku z tej 15, z tej dziesiątki nawet hodowców jest zawsze ktoś na podium. Że nie ma, że cały czas kowali jeden i ten sam hodowca, tylko co roku jest wielka zmiana. Bo tutaj jest tak, mówimy o hodowców, tak, Tomasz Czapliński inwestuje ogromne pieniądze, pan Stefański, pan Fajalkowski, no tak, tutaj pan też widzę, że nie. No ja tak nie odkłada pan, może nie, nie ale, odkłada pieniędzy pan za plecy. Ale tak jak przypuśćmy na polskie warunki, pewnie nie tak. No, fajne mi polskie warunki. No, okej. Okay. Ale muszę powiedzieć, że jestem abstynentem, nie piję, nie palę. To tyle, co inni pewnie na papierosy wydadzą, to ja mogę sobie pozwolić na coś. Powiedzmy tak, numer telefonu jaki jest do pana? 660 10 39 54. Ten numer telefonu tutaj na dole się wyświetlił. Pod ten numer telefonu warto zadzwonić, zapytać o jakieś wskazówki, porady. Mhm. Także co, no ja tutaj mogę powiedzieć tylko tyle, że zapraszam wszystkich do kontaktu, do pana Kazimierza, żeby dzwonić, pytać o jakieś wskazówki. No i jakby na sam koniec można coś dodać hodowcom. Cierpliwość. I nie wieście w położenie gołębnika, bo usprawiedliwiacie nie te gołębie, co powinny wygrywać. Czyli to tyle. I dobrego lotu, dużo zdrówka, powodzenia. I udanego sezonu 2018.